program, jaki jest na 2 czerwca na hali widowiskowo-sportowej w Smolasie, jest imponujący, bo praktycznie pierwszy blok tańców standardowych i latynoamerykańskich zaczyna się o godzinie 9:00, a więc będą występować dzieci do lat 10. To piękne, co potrafią te dzieci małe. Drugi blok od godziny 12:00, dzieci od lat 8-10, klasy taneczne troszkę mocniejsze. I trzeci blok o godzinie 15:00, prawda, to już młodzież, bo już do 15 lat. I czwarty blok o godzinie 18:00, to tak zwany finał, a więc młodzież powyżej 15 lat, dorośli, pary taneczne już z odpowiednimi klasami. To już jest artyzm na wysokim poziomie. Ja chciałem bardzo serdecznie wszystkich zaprosić. Mamy piękną halę, mamy wygodne siedzenia, prawie 500 miejsc siedzących, także można będzie z góry popatrzeć. Także jest to naprawdę, panie redaktor, wielkie wydarzenie. Wydarzenie tegoroczne numer 1, dlatego też zapraszam i tych najmłodszych, i tych, którzy już potrafią tańczyć, i tych, którzy lubią tańce, a więc jest dużo miejsca, jest cały dzień, można podziwiać i tych najmłodszych, i tych średnich, i tych już w pełni zaawansowanych, przygotowanych do mistrzostwa sportowego, wręcz w zakresie tańca towarzyskiego. Zapraszam.